Cześć, jestem Krzysiek. Odpowiadam w firmie Termet S.A. za proces produkcji. Opowiem Wam dzisiaj, czym jest automatyzacja i jakie przykłady automatyzacji udało się wdrożyć w naszej firmie. W najprostszych słowach automatyzacja jest to wykorzystanie maszyn i urządzeń do wykonywania określonych zadań w sposób autonomiczny i przy jak najmniejszym wykorzystaniu czynnika ludzkiego. Przykłady automatyzacji ma wiele branż. Głównie z sukcesem zostały wdrożone m.in. w przemyśle samochodowym, lotniczym, w przemyśle ciężkim, lekkim, ale również znajduje szerokie zastosowanie w naszym życiu codziennym, odciążając nas z naszych codziennych obowiązków. Mogę tutaj podać przykłady autonomicznych pojazdów, które w czasie naszej nieobecności w domu sprzątają nasze posadzki, koszą nasze trawniki, czy też dostarczają nam coraz częściej posiłki z naszych ulubionych restauracji. Wracając do przemysłu, jakie są główne czynniki, które wpływają na motywację przedsiębiorców do wdrożenia automatyzacji w ich firmach? Jest to przede wszystkim wzrost wydajności i efektywności procesu, który przekłada się najbardziej na obniżenie kosztów, a tym samym zwiększenie konkurencyjności firmy w globalnym rynku. Kolejnym argumentem przemawiającym za wdrożeniem automatyzacji produkcji jest aspekt zasobów ludzkich. Jak dobrze wiecie, nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej istnieje obecnie bardzo duży problem z zatrudnieniem nowych pracowników. Poziom bezrobocia obecnie jest na rekordowo niskich poziomach. Jeżeli automatyzacja produkcji zostanie poprawnie wdrożona w firmie, okaże się, że obecnie zatrudnieni pracownicy mogą być oddelegowani do innych działań, tym samym możemy zwiększyć wydajność naszego procesu. Bardzo ważnym argumentem również jest szeroko rozumiana jakość produkcji oraz bezpieczeństwo pracy. Dzięki połączeniu maszyn i urządzeń z robotami możemy wykonać dane czynności szybciej, wydajniej i z większą precyzją. Mówiąc o automatyzacji, najlepiej posłużyć się przykładem, więc zabrałem dzisiaj ze sobą różne detale, które produkujemy w naszym dziale obróbki blach do kotłów, podgrzewaczy oraz pomp ciepła. Ten detal charakteryzuje się dużą prostotą wykonania, ponieważ posiada jedynie jedną linię gięcia. Jeżeli dzisiaj zorganizowałbym zawody na szybkość gięcia tego detalu między człowiekiem a robotem i dał im taką samą maszynę do gięcia, jestem prawie pewny, że czas gięcia przez człowieka i maszynę byłby porównywalny, albo wręcz człowiek osiągnąłby lepszy czas. Inaczej to wygląda, kiedy detal jest bardziej skomplikowany. Ten detal, który wykonujemy w naszym dziale obróbki blach za pomocą ramienia robota, jest dużo bardziej skomplikowany niż ten, który pokazałem Wam przed chwilą. Posiada on 6 linii gięcia oraz, to co jest najbardziej istotne, każde gięcie musi być przeprowadzone w określonej kolejności. Więc jeżeli zorganizowalibyśmy te same zawody między robotem a człowiekiem, okazałoby się, że robot pokonałby człowieka bez żadnego problemu. Dlaczego? Spadek koncentracji pracownika przy wykonywaniu detalu o tak dużym stopniu skomplikowania przekłada się bezpośrednio na spadek wydajności, ale również na jakość. Ponieważ człowiek jest omylny, nie każdy detal wykona poprawnie, ponieważ kolejność gięcia tego detalu jest bardzo istotna, więc pracownik w czasie pracy jest w stanie popełnić błędy, które przekładają się na jakość. Te dwa argumenty, czyli wydajność i jakość, były dla nas kluczowe, by wdrożyć automatyzację procesu gięcia. I chcemy się tutaj pochwalić tym, że udało nam się uzyskać prawie 50% wzrost wydajności oraz 100% skuteczność w wykonywaniu poprawnych detali po wdrożeniu tej automatyzacji.